Dobra, nachylamy się. Chodź szybko, Sebo. Dawaj. Sebo, Nadia, chodźcie szybciutko. Uwaga. Nachylamy się tak, żeby było widać, kto będzie krzyczył. Chodźcie tutaj. Uwaga. Uwaga, jesteśmy. Czekajcie, ale nie, dobra, jest żebyśmy się widzieli. FC! Kochani, no startujemy meczyk półfinałowy, gramy z gospodarzem, z Czerninem. Zwycięzca tej konfrontacji zagrał pierwsze miejsce w turnieju, przegrane o miejsce trzecie, pocieszenia. Słuchajcie, życzę powodzenia kaczuszkom, komentarzu za wiele nie, chciałbym pod tym meczem być. Oczywiście nie przeszkadzamy kaczkom, nic się nie zmienia. Zrobię im kilka pamiątkowych, kochani, zdjęć, fotek. Także powodzenia, życzę Wam dobrego meczu. Przypominam, że kończą się wakacje 2018, także w tej chwili taki turniej na zakończenie tych wakacji. Ten góra pierwsza jak ma kiełbasę, a teraz grają. Teraz będą grać. My zgwarantowane pierwsze miejsce. Nie. Jak to wygrywa? No, półfinał. Półfinał? Są półfinał? Nie, to jest pierwsze z grupy. Nie, jest albo, będzie, albo będzie drugą na drugą. No mamy troszkę nieszczęśliwą, kochani, interwencję gospodarza. Prowadzimy 1-0 po samobójczym trafieniu. Zdaje się, że Zinek dorzucał, nie? Słuchajcie, Zinuś dośrodkowywał, natomiast no, rozpoczynamy prowadzenie w tym meczu gospodarza. Dajcie uśmiech, muszę Was złapać. Mamy tego naszego sprawcę, słuchajcie. Uwaga, uśmiech, chłopaki. Jest. Super. Słuchajcie, idę parę ujęć ciekawych zrobić, dobrze? Nie będzie komentarza, Piotruś nagrywa, zaraz będziemy Wami dowodzić, dobrze? Bądźcie, chłopcy, pod grą, bo za chwilkę wracacie. Thank you.
Thank you.
12:40. Jedź Karina, jeszcze! Kari, idź do przodu na chwilkę! Idź poszukaj se gola! Brawo! Szukaj brawo! Jedź Zimek, jedź! Jedź Zinuś, jedź! Masz przewagę, jedź! Świetnie! Brawo! Kochani, fajny, bardzo solidny meczyk. Kaczuszki zagrały kolejny w ich piłkarskiej przygodzie z gospodarzem, kochani. Myślę, że już raczej finału nam nikt nie zabierze. Jest 3-0, jak dobrze kojarzę, tak? 3-0, kochani, po bramce samobójczej tutaj. I nie wiem, kto strzelał. Gutek ostatnią, tak? Natomiast Szymuś asystował chyba dwie bramki. No, fajnie się kaczki poodkrywały, także naprawdę pięknie się to, kochani, ogląda. Myślę, że spotykamy się w finale. Tam są rzuty karne, zobaczcie, na tamtej części. Także tamten półfinał bardziej wyrównany. Nie gaśmy jeszcze kamery, ja się przywitam. Chodź te karne nagramy, zobaczymy, kto jest naszym finalistą. Dziękujemy, gospodarzu, chodźcie na piątki. Chodźcie, przybijamy piątki szybciutko. Nie gasimy, Piotruś, kamery, zobaczymy, kto naszym finalistą. Dlatego, że albo Leszno, albo jeszcze raz z ekipą żółtych, z którymi już graliśmy. Idziemy tam na karne zobaczyć, chodźcie, zobaczymy, kto w finale. Gospodarze, dziękujemy wam bardzo, naprawdę super pograliśmy, świetnie. Panie Zdanko, brawo, gratulacje. Halo. Dzień dobry. Na urlopie jestem, dłuższy czas. Nie, na wyjeździe jestem teraz, ale spokojnie. Czekaj chwilkę, daj mi 20 sekund.
Słuchajcie, jestem już. Mamy rzuty karne, przejąłem kamerkę. Słuchajcie, w tej chwili czekamy na wyłonienie kolejnego finalistę, ale ładnym strzałem się chłopak popisał, ładne to było pod poprzeczką. Guciu, a bramkarz nie jest z kadry czasem? Bramkarz jest z kadry FA, kto jeszcze jest? Siódemka jest z kadry FA. Na samym końcu kolega. Parę dni temu byliśmy razem w Grudzisku Wielkopolskim na kadrze, słuchajcie, reprezentacji. Za kilka dni będziecie się znowu widzieć. A czyli gracie z FA w takim razie, tak? Czyli z FA gracie. A ile było chłopcy w regulaminowym czasie? Ile było trenerze? 0-0. Czyli mieliśmy 0-0 w meczyku. Przed nami będzie fajny, emocjonujący finał z ekipą Leszna, ale tą drugą ekipą, czyli nie z tą, którą już graliśmy. Także za kilka chwil spotykamy się, słuchajcie, przy... U nas było 3-0. U nas było 3-0. Przed nami, słuchajcie, gratulujemy finału. My też w finale, także zagramy sobie fajny meczyk. Jeszcze raz, kochani, do zobaczenia. Za chwileczkę się widzimy przy meczu finałowym. Natomiast ekipie gospodarza jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz. Nie mogę zapamiętać, kochani, wybaczcie mi tu lokalni mieszkańcy. Mamcia, nasza miejscowość tu to... Czernina, kochani, Czernina. Bardziej zapamiętałem, że niedaleko stąd jest Kaczkowo, nie? Słuchajcie, chodźcie, nie przeszkadzamy, tam teraz trwa odprawa przed finałem Kaczki. Odpoczywamy, pijemy wodę. Gratuluję jeszcze raz dobrego meczyku. Bardzo dobry meczyk zagraliście, gratulacje. Gratulacje. Chłopcio, cały czas na zero, dobra kondycja, brawo. Duża to również zasługa naszej defensywy, kochani, natomiast no, Hubert też dzisiaj jest niedobry. Brawo, Nosiu. Nosia z golem dzisiaj, nie? No i z asystą. Brawo, i z asystą Żółwik, świetnie, powodzenia. Sapciu, Żółwik był czy nie był? Ten dzisiaj 4000 km przyjechał, żeby z nami pograć. Trzy, przepraszam. Tak? Tak, mój asystencie. Kiedy będzie to jedzenie? Asystent mi zgłodniał, kochany. Jeszcze jeden meczyk zagramy, idziemy na kiełbaskę. Przypominam, do domu mamy prawie 2 godziny jazdy, kochani, także na pewno taka kiełbaska mocno nas wzmocni. Do zobaczenia, za chwilkę się z wami ponownie widzimy przy meczu finałowym.